Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski w ostrych słowach skomentował swoją przyszłość w Bayernie Monachium. Leo Messi zdradził powód swojej kiepskiej formy w ostatnim sezonie. Kibice Flamengo mają dość Paulo Souzy. Neymar powiedział, komu przyznałby złotą piłkę. Oraz Florentino Perez, który na dobre pożegnał się z tematem Kyliana Mbappé w Realu Madryt. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych piłkarskich newsów. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do odcinka. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bukmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem FUTBAL1500 możecie odebrać pewne 1500 zł. Dlaczego nowa oferta powitalna jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł. Dodatkowo pierwszy zakład jest zupełnie bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Tegoroczny plebiscyt Złotej Piłki będzie nieco inny. Do tej pory nagroda była przyznawana za rok kalendarzowy, a dokładnie okres styczeń-październik danego roku. France Football po ostatniej ogromnej kontrowersji z przyznaniem Złotej Piłki Leo Messiemu i przyznaniu nowej, nietypowej nagrody Robertowi Lewandowskiemu poszła o rozum do głowy, zmieniając swoje zasady. Obecnie statuetka będzie przyznawana za dany sezon piłkarski, a w tym przypadku mowa o sezonie 2021-2022. Niestety już w kwietniu można było dojść do wniosku, że na pewno nie wygra jej Robert, ponieważ Bayern przedwcześnie odpadł z Ligi Mistrzów. Faworytem do tej nagrody jest natomiast Karim Benzema, choć znana gwiazda Paris Saint-Germain jest innego zdania. Neymar w jednym z wywiadów przyznał, że złotą piłkę w tym roku powinien otrzymać owszem piłkarz Realu Madryt, ale nie wspomniany Francuz. Kylian Mbappé miał świetny sezon, Karim Benzema również, ale ja nie oglądałem zbyt wiele meczów. Jeśli miałbym opierać się na tym, co widziałem, wybrałbym Viniciusa Juniora. Nie ma co ukrywać, że obecny sezon w wykonaniu młodego Brazylijczyka był fenomenalny. Vinicius w tym sezonie rozegrał aż 52 spotkania, spędzając łącznie na murawie około 4300 minut, co już jest obłędem. Jeśli chodzi o jego ligowe statystyki, jest to 17 bramek i 13 asyst. Natomiast w Champions League mowa już o 4 bramkach i 7 asystach na 13 występów. 21-latek wraz z Benzemą są filarami ofensywy Realu Madryt, jednak Karim ma o wiele lepsze statystyki. 27 goli i 12 asyst w La Lidze oraz 15 bramek i 2 asysty w Lidze Mistrzów to potężne liczby, z którymi ciężko konkurować. 34-latek znajduje się w najlepszej formie w swoim życiu, a złota piłka niemal na 90% trafi właśnie w jego ręce i ciężko z tym polemizować. A według Was, kto w tym roku powinien wygrać złotą piłkę? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Trzeba jasno powiedzieć, że sezon 2021-2022 był prawdopodobnie najbardziej rozczarowującym sezonem w wykonaniu Leo Messiego. Argentyńczyk po 26 występach w lidze francuskiej uzbierał 14 asyst, co jest bardzo dobrym wynikiem, ale 6 zdobytych goli już zostawia wiele do życzenia. W przypadku Ligi Mistrzów mówimy już o 5 trafieniach na 7 spotkań, a ogólnie rzecz ujmując, 34-latek wielokrotnie był mało widoczny na murawie, co w przypadku takiej ikony futbolu wydaje się absurdalne. Ostatnio Messi w jednej z rozmów dla mediów przyznał, co przyczyniło się do tak przeciętnego sezonu w jego wykonaniu. Dla mnie zmiana była bardzo trudna, nigdy sobie tego nie wyobrażałem i wpłynęło to na mnie bardziej niż sądziłem. Jestem pewien, że następny sezon we Francji będzie znacznie lepszy. Dodał również: w Paris Saint-Germain musiałem przyzwyczaić się do innego sposobu grania. Przeszedłem do miejsca, gdzie wszystko było nieco inaczej. Miałem nowych kolegów z drużyny. W Barcelonie grałem już na pamięć. No cóż, miejmy nadzieję, że Messi dotrzyma słowa i faktycznie w przyszłym sezonie pokaże formę, jaką regularnie prezentował w FC Barcelonie. W komentarzach napiszcie, czy według Was Messiemu uda się jeszcze zdominować Ligę Francuską, jak to robił z Ligą Hiszpańską. Jestem ciekaw Waszej opinii. Możemy obecnie przejść do meritum, czyli mocnych słów Roberta Lewandowskiego, które wypowiedział na poniedziałkowej konferencji reprezentacji Polski. Nie będę przedłużał w tym aspekcie, ponieważ większość z Was pewnie już je słyszała, dlatego teraz odświeżę Wam pamięć. Na dziś pewne jest jedno, że moja historia z Bayernem Monachium jakby dobiegła końca i ja nie wyobrażam sobie po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, nie wyobrażam sobie dalszej dobrej współpracy. Wiem, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron i wierzę w to, że
że Bayern nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może. I wydaje mi się, że ten temat chyba na dzień dzisiejszy jest to, co mogę, jestem w stanie powiedzieć na ten temat i wszystko co inne, to skupiam się teraz na tym zgrupowaniu, ewentualnie pewnie będzie czas po zgrupowaniu na tym, na to, żeby ewentualnie coś więcej na ten temat powiedzieć. Myślę, że nie chcę zabierać teraz głosu na te tematy, to nie jest pora i czas. To, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem. Myślę, że w klubie też dużo wiedzą i widzą, więc myślę, że to nie jest moment, żeby coś więcej powiedzieć, więc tak jak powiedziałem, trzeba poczekać, co się wydarzy i jak będzie więcej wiadomo, to ja też będę mógł powiedzieć więcej na różne tematy i się wypowiedzieć wtedy. Są rzeczy, o których teraz nie muszę mówić i na które nie muszę się wypowiadać. Na słowa Polaka szybko odpowiedział były bramkarz Bayernu oraz obecny prezes Bawarczyków, Oliver Kahn, który wykazał niemałe zdziwienie po słowach naszego kapitana. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego Robert wybrał taką drogę. Takie publiczne wypowiedzi nikomu nie pomagają. Robert został tu 2 razy z rzędu piłkarzem świata. Po wypowiedziach obu stron można widocznie zauważyć dużą różnicę. Kahn oraz inni przedstawiciele Bayernu jak Rummenigge widać, że nie widzą swoich błędów. Dla przypomnienia, mistrz Niemiec dobrze wiedział, że kontrakt polskiego napastnika wygasa w połowie 2023 roku. Jednak bardzo długo czekali, aby rozpocząć rozmowy z piłkarzem. Kiedy w końcu do nich doszło na przełomie lutego z marcem tego roku, obie strony się nie dogadały. Robert był gotów zostać w Monachium pod warunkiem, że klub zgodziłby się na zaakceptowanie jego 2-letniego kontraktu. To by oznaczało, że Lewy teoretycznie by odszedł, mając na karku blisko 36 lat. Bawarczycy jednak na to nie przystali, a sprawa przyszłości Polaka ucichła na jakiś czas, ale oczywiście nie w mediach, które regularnie rozpisywały się na ten temat. Oliver Kahn jeszcze podczas marcowego zgrupowania reprezentacji uspokajał kibiców Bayernu, że dogadanie się w sprawie nowej umowy z Lewandowskim jest tylko kwestią czasu i zaczną kolejne rozmowy już na przełomie marca z kwietniem. Tak się jednak nie stało. Zamiast tego Bayern przez ten czas prowadził rozmowy z Manuelem Neuerem oraz Thomasem Müllerem, a nawet Comanem i Gnabrym. Z każdym oprócz tym ostatnim udało im się dogadać na marginesie. Zarząd mistrza Niemiec już wtedy popełnił ogromny błąd, olewając kwestię przyszłości Roberta oraz zostawiając ją na samym końcu, podkreślając jednocześnie bez przerwy, że Lewy zostanie na Allianz Arenie. Cała sytuacja obecnie klaruje się tak, że faktycznie 33-latek może zostać w stolicy Bawarii, ale maksymalnie przez kolejne 13 miesięcy. Po tym czasie wygaśnie jego umowa i będzie wolnym zawodnikiem. Jednak jak podkreślił nasz napastnik, najlepszym rozwiązaniem byłby transfer tego lata i ma to sporo sensu. Robert rzadko porywa się do tak odważnych słów, jak te z konferencji, dlatego gdy już je wymawia, sytuacja musi być bardzo poważna. Pozostanie Polaka w Monachium na następny sezon nie będzie rozwiązaniem, ponieważ zarówno trener, piłkarze oraz kibice Bayernu będą mieć świadomość tego, że Lewandowski nadal gra dla ich klubu wyłącznie z przymusu wciąż obowiązującego kontraktu. Zarząd Bayernu można powiedzieć, że idzie śladami Realu Madryt, jednak nie w tym pozytywnym sensie. Florentino Perez również nie potrafił pożegnać odpowiednio takich legend królewskich jak Sergio Ramos oraz Iker Casillas. Przez to odchodzili oni z Santiago Bernabeu w bardzo słabej atmosferze. Co z przyszłością Roberta? Jeśli Bayern pójdzie po rozum do głowy i puści kapitana reprezentacji Polski, to najprawdopodobniej ten trafi do Hiszpanii i oczywiście według mediów faworytem jest tutaj FC Barcelona. Ale jak na razie nic więcej na ten temat nie możemy powiedzieć. A wy co sądzicie o tej całej sytuacji oraz wypowiedziach Roberta Lewandowskiego oraz Olivera Kahna? Uważacie, że to już ostateczny koniec Polaka w Niemczech? Sekcja komentarzy oczywiście należy do was. Paulo Sousa jest trenerem brazylijskiego Flamengo od niespełna 5 miesięcy, a my mieliśmy okazję już przynajmniej 3-krotnie widzieć artykuł, który mówił o niezadowoleniu kibiców z pracy Portugalczyka. Flamengo to drużyna, która regularnie bije się o mistrzostwo, jednak pod wodzą byłego selekcjonera Polski zdołali na 8 kolejek wygrać jedynie 3. 2 zremisowali oraz 2 z nich przegrali. Część kibiców Flamengo ostatnio wyszła nawet z tego powodu na ulicę, aby żądać zwolnienia swojego trenera. Zwolnienie Sousy jednak nie będzie takie proste, ponieważ Portugalczyk związał się z brazylijskim klubem 2-letnim kontraktem, a jego odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy może wynieść nawet kilka milionów euro. Dlatego też zarząd Flamengo nie zbiera się tak szybko do zakończenia współpracy z Portugalczykiem. Mało jednak wydaje się prawdopodobne, aby Sousa utrzymał swoją posadę do końca roku kalendarzowego, ale czas pokaże, jak cała sytuacja się rozwinie. Na koniec wrócimy jeszcze do niedawno wygasłej sagi transferowej z Kylianem Mbappé. Jak nam wiadomo, Francuz skuszony wręcz chorym kontraktem szejków postanowił nie przechodzić tego lata na Santiago Bernabeu, zostając jednocześnie w stolicy Francji przynajmniej na kolejne 3 lata.
Po tej decyzji pojawiło się wiele kontrowersji, chociażby z tym, że Mbappé wybrał pieniądze zamiast ambicji. Jest w tym owszem sporo prawdy, ale cała sytuacja nie jest tak zero-jedynkowa, jak duża część osób uważa. Prezydent Realu Madryt Florentino Perez ostatnio ponownie został zapytany o niedoszły transfer Mbappé, na co odpowiedział w następujący sposób. Kylian nie przyszedł do Realu, bo nie chciał. Nie ma co do tego wracać, trzeba zapomnieć o tym temacie. Dzisiaj Mbappé nie istnieje. Teraz Real Madryt świętuje i jesteśmy zadowoleni. Mamy solidną postawę w postaci zawodników i będziemy pracować dalej, aby mieć ich jak najlepszych. Po słowach Hiszpana można wywnioskować, czy czuje on pewną urazę do piłkarza. Nie ma co mu się dziwić. W końcu z tego, co wynika zakulisowo, klub i piłkarz byli na ostatniej prostej, aby się ze sobą związać. A koniec końców wyszło jak wyszło. Wiele wskazuje na to, że latem królewscy w rekompensacie dla swoich kibiców mogą postarać się o sprowadzenie Sadio Mane bądź Serge Gnabry'ego. Choć media oczywiście również wymieniają w tym gronie Roberta Lewandowskiego, co w moim odczuciu jest mało realnym transferem. Na dziś to już wszystko ode mnie. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, koniecznie zasubskrybuj mój kanał oraz zostaw kciuka w górę. Bardzo mi to pomoże. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych materiałach. Na razie!